pomysłami, ideami, za którymi podążę. To był jeden z tych najbardziej zbieżnych punktów, w których ja poczułem, że to jest dokładnie tu i teraz. I to był taki rodzaj powiązania intelektualnego między mną a tym, co się działo podczas tego całego filmu, bo ja dokładnie ten sam rodzaj współodczuwania świata przeżywam, jak ona, staram się nie zakotwiczać w jednym miejscu, raczej kierując się własnymi impulsami, intuicjami i pomysłami, które każdy dzień przynosi za każdym razem w innej wersji. Więc to dla mnie było bardzo, bardzo wiarygodne i absolutnie widząc to jej poszukiwanie, taką otwartość na świat, na ludzi, na czerpanie z tych ludzi rozmaitej ich wersji energii, rozmaitych interpretacji świata, rozmaitych form odnajdywania siebie, to wiedziałam, że to jest dokładnie to. Ale z drugiej strony, oglądając ten film, wolałbym oglądać Marinę Abramowicz w wersji jednak performerki, dlatego że do tej pory stykałam się z jej twórczością właśnie przez pryzmat kolejnych filmów będących taką dokumentacją wizualną jej performance'ów. Tutaj, jak wspomniałaś, dla mnie zawsze ona istnieje jako taka postać, która przekracza granice, nie tylko operując swoim ciałem jako narzędziem doświadczania i pokazywania nam pewnych zależności między człowiekiem a światem, ale też przekraczaniem bólu. Ona jest dla mnie taką fenomenalną performerką, jeżeli chodzi w ogóle o ten cały świat, ponieważ do perfekcji, o czym ona zresztą tutaj mówi, opanowała taką technikę oddzielania bólu fizycznego od emocjonalnego. Jeżeli Państwo mieli okazję stykać się z jej wcześniejszymi dokumentami, tutaj był tylko jeden taki bardzo krótki fragment pokazujący na zdjęciu zresztą, jak ona podpala płomieniem świecy swój palec, ale proszę mi wierzyć, to jest naprawdę nic w stosunku do tego, co ona robi w swoim ciałem, robiła przez te kilkadziesiąt lat ze swoim ciałem. Ale Remku, wytłumacz to. Brazylia, tutaj. Ale wytłumaczę, o co chodzi z tym bólem w takim razie, że jak to się robi? Ona wielokrotnie tłumaczyła, że to jest, i tutaj pada tak naprawdę puenta, tutaj w tym nie ma tak naprawdę wielkiej filozofii, że całe jej doświadczenie performatywne polega właśnie na takiej umiejętności, zdobyciu takiej umiejętności oddzielenia tego bólu fizycznego od tego, które jest zakodowane w naszym umyśle. I ona przez całe swoje performatywne doświadczenia pokazuje, że te rzeczy można kontrolować, a jednocześnie poprzez kontrolę bólu fizycznego, a raczej rozdzielenie bólu fizycznego od tego umysłowego, można wpływać na ten drugi, to znaczy doświadczając tego bólu fizycznego, poniekąd można uśpić, a nawet czasami wręcz zdetronizować ten ból, który siedzi w naszej głowie, wywoływany przez albo traumatyczne dzieciństwo, albo przez doświadczenie każdego codziennego dnia. A jednocześnie też pokazuje, jak taki ból fizyczny, który z perspektywy nasz widzów może być okaleczaniem własnego ciała, może być po prostu już naprawdę nieprawdopodobnym przekraczaniem granic, wręcz czasami się oglądając jej dokumentację wizualną, performance, zastanawiają się, jak dalece, niepotrzebnie ona posuwa się w tych swoich eksperymentach, jednocześnie z takim pokazaniem, że ten ból tak naprawdę jest pewnego rodzaju remedium na całe zło, którego doświadczamy. Oczywiście ona zadaje też pytanie bardzo podchwytliwe, czy faktycznie tak daleko powinniśmy się posuwać w doświadczaniu tego bólu, ale to jest cała Marina Abramowicz, ona po prostu prowokuje, przekraczając kolejne granice, stawiając nam pytania, jednocześnie nie dając bardzo łatwych odpowiedzi. I ja na przykład oglądając ten film, odpowiadając na twoje pierwsze pytania, jak ja miałam wrażenia, to szczerze mówiąc dużo bardziej od tych wszystkich ludzi, których ona napotykała na swojej drodze, mówiących jej o tym, jakie są recepty na to, żeby żyć pełniej, lepiej, zgodnie z samym sobą, pomyślałam sobie, że ja bym chętnie obejrzał kolejny jej performance, bo te jej performance były dla mnie bardziej wiarygodne niż kolejny zestaw ludzi, którzy gdzieś krążyli wokół tematu, ale miałam wrażenie, że tego tematu tak naprawdę nie dotykałam, że to są pewnego rodzaju zaklęcia wypowiadane na temat rzeczywistości, ale oni nie dotykają tego sedna sprawy. Gdzieś wszyscy wokół trochę próbują oczarować tę rzeczywistość, ale to jest tylko czarowanie. Jej performance'y są dużo bardziej dla mnie wiarygodne i udzielające tej odpowiedzi na temat tego, jak powinno się żyć, niż ci wszyscy ludzie, których ona spotyka. Więc stąd wolałbym obejrzeć kolejny performance niż tego typu dokument. Można by zapytać, czy to nie jest kolejny performance ten film? Oczywiście tak, o czym ona zresztą mówi, że różnica tylko polega na tym, że tutaj w zasadzie nie mamy eksploracji ciała poza jedną sceną i tak naprawdę, ale to nie jest ten rodzaj, w których, gdzie ona gra w 100%
że tak powiem, bohaterkę. I tutaj oczywiście mam zaangażowanych innych bohaterów i bohaterki. Ale jest to oczywiście swego rodzaju performance, tyle tylko, że faktycznie gdzieś ten punkt ciężkości jest postawiony gdzie indziej. Ja tutaj się sam wyrwałem, Karol, do odpowiedzi, tak, tak, z tej racji. Ja tylko zapowiem Karola. Karol jest takim ukrytym psychofanem. Nie jestem ukrytym, bo ja to zaraz właśnie państwu powiem, że Marina jestem psychofanem Mariny Abramowicz. Tak, i wywołuje w nim szalone emocje, więc mam nadzieję, że się zarazimy. I też w związku z tym, że tutaj jestem, już nie pierwszy raz mogę powiedzieć głośno i wyraźnie, że jeszcze w życiu nie byłem tak sfilmoterapeutyzowany jak po tym filmie. Z tej racji rzeczywiście Marina Abramowicz jest tą bohaterką szeroko pojętej kultury czy popkultury, która działa na mnie w sposób niezwykły i niesamowity. Jest po prostu szalenie piękny człowiek. To jest taki człowiek teraz, o duszy dziecka, otwarty, wolny, szalony, prawda, ta piękna scena z czosnkiem i cebulą, która też pokazuje, że to jest po prostu niezwykle, niezwykle zabawna osoba, która, prawda, gdzieś w tej metaforze czosnku i cebuli też pokazuje to, co w życiu jest najważniejsze, prawda, czyli być świadomie, być po prostu w tej rzeczywistości, która nas otacza. Ja tutaj się z tobą nie zgodzę, bo ja tutaj widziałem szereg różnego rodzaju performance'ów i szereg różnego rodzaju zabiegów też wykonywanych na własnym ciele. W związku z tym, że to, co wydało mi się też kluczowe w tym filmie, to co, prawda, ty mówisz, rzeczywiście jakby ta kariera Mariny Abramowicz była po pierwsze związana z różnego rodzaju traumami, które przepracowywała. Tutaj taka śmieszna, nieśmieszna historia, bo na przykład kiedy Marina Abramowicz już zaczęła robić te eksperymenty związane z naruszaniem granic własnego ciała i tak dalej, i tak dalej, a w dalszym ciągu mieszkała z matką, która jej kazała wracać do domu do 22, to ona się w tych galeriach nacinała do 22 i karnie wracała do domu. To też pokazuje jakąś taką dziwną sytuację. Rzeczywiście jakby ten punkt wyjścia Mariny Abramowicz był związany z przekraczaniem granic własnego ciała właśnie w kontekście bólu, ale tym performancem, który mnie w kontekście twórczości Mariny Abramowicz najbardziej poruszył, był performance zrobiony podczas retrospektywy jej twórczości w MoMA w Nowym Jorku, i to był The Artist is Present, artystka obecna. I performance w gruncie rzeczy polegał na tym, że Marina Abramowicz przez 3 miesiące siedziała w galerii i można było siąść naprzeciwko niej, patrzeć jej w oczy, być i w gruncie rzeczy nic więcej. Ona siedziała i można było, i ona w gruncie rzeczy wchodziła w relacje z tymi ludźmi. I w gruncie rzeczy ja też jakby czuję ogromną siłę tych wszystkich performance'ów, o którym ty przed momentem powiedziałeś, ale ten performance, który w gruncie rzeczy został sprowadzony do jakiegoś takiego bardzo banalnego aktu, który jednocześnie nie jest banalny, znaczy on jest jakimś takim wręcz ostatecznym aktem twórczym, który powodował w publiczności niesamowite reakcje. Jeżeli zobaczyli państwo ten film, ale też nagrania, które były udostępniane, czy zdjęcia udostępniane w internecie, to sam fakt tego, że oto w pewnym momencie czas się zatrzymał i ktoś jest dla ciebie tak totalnie na 100%, patrzy ci w oczy, jest z tobą w tym momencie, jakby doświadcza ciebie w 100%, spowodował tam, że ci ludzie płakali, otwierali się, i to było jakieś takie niesłychane rzeczy. Na tym polega terapia. I to, terapia bez słowa. Bez słowa. I to, co w tym filmie mnie tutaj jakby najbardziej poruszyło, oprócz tej sceny z Jajkiem, która dla mnie rzeczywiście też była najmocniejsza, dzisiaj szczególnie, to co Marina Abramowicz mówi, prawda, że to publiczność jest dziełem sztuki. To, że to wejście w relacje, to wejście w jakąś synergię jest dla niej najważniejsze i jest aktem twórczym. Czyli patrząc, my tworzymy teraz dzieło sztuki. Tak, no to jest swego rodzaju performance, prawda? I patrząc na to, co się wydarzyło w tym filmie, czyli Marina Abramowicz wędrująca od rytuału do rytuału, od zabobonu do zabobonu, uczestnicząca w tym na 100%, z naiwnością dziecka, z ogromną wiarą i chęcią przeżycia tego doświadczenia, no była czymś dla mnie absolutnie pięknym, bo prawda, nie było w tym krzty cynizmu. Znaczy nie było w tym, oczywiście, prawda, możemy teraz się zastanawiać, że pieniądze, prawda, ona może sobie na to pozwolić, kaprys artystki i tak dalej, ale to, co widzieliśmy na kramie, było dla mnie tak cholernie czyste, że no jak sami państwo widzą, jestem bardzo poruszony, oddaję już mikrofon. Aniu, pytanie do ciebie. Jak ciebie ten film poruszył? Ja mam chyba więcej pytań niż odpowiedzi. Nie, stawiaj, proszę bardzo. Mamy tutaj dużo. Przede wszystkim przez większość filmu zadawałam sobie pytanie, sama sobie pytanie, po co? To znaczy, po co mam jechać do Brazylii, żeby pozbyć się emocji, które mam w sobie? Po co tam właśnie mam szukać albo likwidować tę samotność, której doświadczam? Czy to nie jest tak, że przypadkiem mogę to samo, tego samego doświadczyć tutaj wokół siebie, tak? Gdzieś blisko.
Inna sprawa to taka emocja, nie wiem czy emocja, ale to czego doświadczałam to taki brak zrozumienia po prostu. I sobie oczywiście próbowałam to zinterpretować jakoś w moim kontekście, to nie wiem czy w kontekście naukowca, może tak, którym jestem przede wszystkim jednak nie terapeutą jak Dagmara, tylko przede wszystkim naukowcem i właśnie dlatego tak trudno mi było zrozumieć te doświadczenia Mariny. Bo wydaje mi się, że no tutaj nie ma na przykład dowodów naukowych na to, co działa właściwie, tak, spośród tych wszystkich doświadczeń. Dlaczego ja bym miała poświęcać swoje ciało po to tylko, żeby czegoś doświadczyć, nic więcej, nie mając pewności co do skuteczności tego, tak? No i właśnie, ciągle po co, dlaczego? Bardzo się cieszę, że jesteś, bo tak naprawdę to jest bardzo ważne pytanie do nas wszystkich. Jakie emocje tak naprawdę wzbudziły w nas te przygody, które oglądaliśmy? Uzdrowiciel, ayahuasca, ta ceremonia candomblé, czyli to jest chyba jakieś brazylijskie voodoo, leczenie kryształami, uroki za pomocą jajek, tak? Czy to nie jest dla nas zbyt szalone, nieracjonalne, tak z tego punktu widzenia? Właśnie jak dla Państwa, jakie to było? Czy to było właśnie coś, w co wchodzicie, co byłoby Wam bliskie, czego byście spróbowali, czy tak? Widzę, że Pan macha głową. Byłem w Brazylii, więc Brazylijczycy są, ponieważ zajmują się komunikacją między ludźmi, kojarzeniem biznesowo, więc stwierdzam, że Polacy nie są takim otwartym narodem niestety. Jest tu wiele trudności z różnych powodów. Natomiast Brazylijczycy są bardzo tacy ciepli, otwarci i jest ta dzika przyroda. Dlatego Marina połączyła bardzo prostą sprawę. Brazylia, nieznane rodowie ludzi, ten chaos, to jest to. Dlatego, a pytanie jakie było, bo tak trochę... Wszedł Pan w to, w sensie było to Panu bliskie? Tak, no ja, chciałby Pan spróbować taki ayahuasca? Tak, no ja żyję jedną nogą w komercyjnym świecie z prezesami dużych firm, wieżowcach, szklarni i tak dalej, a drugą doświadczam duchowości jakiejś w zamkniętych gronach. W związku z tym, czy ja bym w Polsce mógł to zrobić? No pewnie jakimś tam... Rozum ludzi idzie do Czech na ayahuasca gdzieś tam. Kolej, ale to wszystko jest takie zbunkrowane, takie trochę, nie jest to w pełni. A tutaj w Brazylii ona tam jest, ona powiedziała, to jest pewna wolność, tak? Ona sama podąża wolnością i to jest kraj, gdzie można robić wszystko, no. Tam można wyparować, zniknąć, nikt nie zauważy nawet. Dzięki wielkie. Ktoś był jeszcze w Brazylii? Albo miałby ochotę się tam wybrać? Nikt nie miałby ochoty? Naprawdę? O, pani widzę. Cześć. Jeszcze tam. Cześć, dzień dobry wszystkim, Bartek się nazywam. Słuchajcie, ja chciałem powiedzieć, tak się zastanawiałem, czy chcę się tym podzielić publicznie, ale pomyślałem sobie, że może tak nie być. Znaczy, ja spróbowałem ayahuaski. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Bardzo mnie zmieniło. To znaczy, oprócz tego, że było najtrudniejsze, i nie wiem, czy bym je powtórzył, to spowodowało, że przestałem się bać śmierci. I to mi na przykład pomogło przy pogrzebie mojej babci. Ponieważ oprócz tego, że czułem jakieś cierpienie i ból, to miałem w sobie duży spokój. Bo zwyczajnie wiedziałem, że jej energia gdzieś się przeniosła do innego wymiaru. I to mi bardzo pomogło. Natomiast było to trudne i nie wiem, czy kiedykolwiek to jeszcze powtórzę. Dzięki Ci wielkie. W różny sposób jakby popracować nad swoimi duszami. Jakby tylko chciała nam pokazać drogę do tego, że to nie musi być jakby jedno, nie wiem, właśnie terapia nie musi być czymś takim. Można to zrobić w różny sposób, dogodny dla siebie i wygodny dla siebie. Pokazała nam to po prostu przez różne kraje i różne możliwości. Wydaje mi się, że to tak troszeczkę działa. Ona też na początku powiedziała, że nie pamiętam jakiego słowa tam użyła, że kim ona,
co powiedziała jej ta szamanka, że kim ona jest teraz i nie wiem, czy pamiętacie, na samym początku, jak się pojawiła ta jaskinia, że nie jest z tego świata i że ona ma teraz misję, i tutaj brakuje mi tego słowa, ale generalnie, żeby nam przekazać pewne ważne informacje, a potem pokazuje nam w jakiś tam sposób te właśnie rzeczy, jak możemy uzdrowić siebie. Jakby to mogą być przeróżne sposoby, wydaje mi się, że to nie musi być ayahuasca, to nie musi być właśnie oczyszczanie poprzez te rośliny, to mogą być przeróżne sposoby, które trafiają tak naprawdę do nas. I to nie musi być Brazylia, dokładnie jak koleżanka mi tu podpowiada. Wydaje mi się, że to chodzi o taki bardzo dokładnie głęboki przekaz, tak jak przed chwilą to powiedzieliście tutaj też na scenie. Także myślę, że tak, że to jest jakby pokazanie, bo generalnie społeczeństwa są bardzo zamknięte, to też powiedziała, i potrzebują pomocy. To są takie oczy troszeczkę na pokazanie tego, w jaki sposób to można uczynić. Wydaje mi się, to jest jakby taki mój odbiór tego filmu. Ale bardzo odważny i taki światły, super film, naprawdę z rewelacyjną osobą, wydaje mi się. Także ja to tak odbieram. Fajnie, dzięki wielkie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mi się wydaje, że tutaj też takim głównym aspektem było to, że symbolika, tak? I że te symbole powtarzają się w religii nawet obecnej, która jest u nas. I ona mówiła, że nie jest dla niej ważna ta stricte religia, tylko ta duchowość związana ze sztuką. I że w ten sposób możemy właśnie przeżyć jakieś traumy i tak połączyć się z absolutem, że niekoniecznie ważna jest, że sam rytuał jest jakby performancem i że to jest taki rodzaj odpowiednika, no nie wiem, właśnie chyba jakiegoś procesu, który też wielu ludziom pomaga, nawet u nas. I oni w to wchodzą. Także ja to tak odebrałam. Bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz, bo tak naprawdę bardzo często przecież mówi się o tym, że sztuka, teatr to jest trochę taka religia dla niewierzących. I ciekawe, tak. I ciekawe jest też to w takim razie. Pani psycholog po prostu. Tak. Że psycholog dla ubogich też tak. Ale zapytajmy w takim razie, po co jest ta grupa? No bo tutaj ludzie szukają siły w grupach wyznaniowych, tak? Szukają. Bycie w grupie, co nam daje bycie w grupie? Wspólne doświadczanie sztuki. Dagmara. No oczywiście jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy ludzi do przeżycia generalnie. I te wszystkie grupy, no tutaj na przykładzie Brazylii mogliśmy zobaczyć, są to różne no, nie wiem, kulty, tak, cantadoble, nie wiem, czy dobrze wymawiam, to jest candible, tak, czy no, jest to rodzaj jakiegoś kultu, tak, to bardzo mocno oparty na różnego rodzaju rytuałach, tak, rytualizmie są. Co nam dają te rytuały? Śpiewy, tak, chodzi o, głównie chodzi o takie poczucie połączenia i myślę, że tak naprawdę taki główny rdzeń to jest po prostu poczucie bezpieczeństwa, tak, poczucie bezpieczeństwa bycia z grupą ludzi o podobnych poglądach, takie poczucie też, że wzrastamy, kiedy jesteśmy w tej grupie, prawda? Także często ludzie bardzo tak zagubieni i słabi w takich trudnych momentach swojego życia po prostu poszukują w jakiś sposób siły na zewnątrz właśnie i trafiają do takich grup wspólnotowych, tak? Gdzieś tą siłę w sobie być może, no nie zawsze tak właśnie jest, bo przy takich organizacjach kultowych to jest trochę taka iluzja. I często też dochodzi do tego, że te osoby się po prostu uzależniają od bycia w tej przestrzeni, nie są w stanie na przykład normalnie funkcjonować poza. Jest to już, już jest tak bardzo zrytualizowane, że nie są w stanie się oderwać. To jest trochę takie poszukiwanie też tego doświadczenia symbiotycznego, którego nie pamiętamy tak naprawdę, nie jesteśmy do końca świadomi z czasów jeszcze płodowych, tak? Ale to gdzieś jeszcze taki kolejny poziom. Jakby spojrzeć to z takiej symbolicznej
perspektywy, że gdzieś bycie w takiej właśnie wspólnocie, gdzie wszyscy rozumieją się, czy gdzieś tam jest takie poczucie właśnie, nie wiem, miłości, wsparcia, prawda? Trochę to jest taki powrót do tego życia w łonie matki, całkowitego bezpieczeństwa, tylko później trudno jest właściwie funkcjonować jakby w oderwaniu od tej grupy, tak jak mówię, może być tak, że po prostu jest całkowite uzależnienie, niemożność normalnego funkcjonowania, normalnego życia. Tutaj Marina, ona jakby doświadczała tego, my nie, ponieważ tych grup było bardzo dużo, my widzieliśmy to po części tylko. Ona nie chciała nas zanudzić tak w pełni tym doświadczeniem i też nie szliśmy bardzo głęboko. To raczej była taka retrospektywa, raczej mogliśmy sobie tak reportażowo tego doświadczać, tego co ona tam, czego doświadczyła. Natomiast jeszcze tak na chwilę zrobię taką dygresję tego, co mówiłaś o tych jej doświadczeniach. Ja na przykład nie poczułam osobiście, że ona w jakiś sposób tutaj, nie wiem, nas namawia do tego typu doświadczeń. Zupełnie też taką bardzo mocną autentyczność poczułam, że to jest jakby jej droga. Ona nie mówi, słuchajcie, bardzo was namawiam, inspiruję do tego, żeby pić ayahuaskę. To są jej doświadczenia. Ona wybrała sobie właśnie takie doświadczenia, bo tego potrzebowała, a gdzieś to wszystko było poprzez ciało również, ponieważ jest mocno kinestetyczna, więc no więc ona potrzebowała po prostu dla swojego jestestwa tego typu doświadczeń, właśnie poprzez ciało. Także to po prostu było bardzo autentyczne. Także myślę, że wybrała to, co gdzieś było jej bliskie jej sercu. Dzięki. Może też nawiążę do twojej odpowiedzi, bo ja też jakby oglądając ten film miałem jakieś takie paradoksalne odczucie, prawda, że też nasze przyzwyczajenia, prawda, i myśli, które mamy z tyłu głowy, kiedy patrzyliśmy na te różne grupy, prawda, zabiegi i tak dalej, to mi się gdzieś od czasu do czasu też pojawiało, prawda, że pieniądze, nie za bardzo wierzyłem tym osobom, ale rzeczywiście, kiedy widziałem Marinę, która jakby podchodzi z taką autentycznością, tak jak powiedziałaś, do każdego z tych doświadczeń, z jakąś taką kompletną wiarą w tu i teraz, prawda, w to, że ona w tym uczestniczy, to tak jak już powiedziałem, było to dla mnie jakieś piękne i absolutnie niezwykłe doświadczenie, no, w związku z tym, że jestem psychofanem Marinę Abramowicz, ale też nawiązując do tego, co ty powiedziałeś na początku, prawda, czyli jako naukowczyni, prawda, są te pytania dotyczące tego, że po co, prawda, ona wchodzi w różnego rodzaju doświadczenia, skoro nie zna ich skuteczności. Ja myślę, że w kontekście tego filmu, myślę, że ta ostatnia scena, kiedy Marina wchodzi do tej ciemnej jaskini, która jest przed nią, ale ona do niej wejdzie po to, żeby może się sparzyć, prawda, może tutaj wymiotować i robić różne rzeczy cały dzień, ale po to, że ona ma tak ogromną ciekawość świata i tak ogromną ciekawość chyba innych ludzi, bo to jest w tym momencie najważniejsze, że ona, tak jak tutaj pani powiedziała, prawda, te kolejne akty są jakąś taką potrzebą właśnie nadania jakiegoś takiego sensu jej istnieniu. Dopowiem to, co przeczytałam w jednym z wywiadów, kiedy powiedziała, że ona się czuje jak taki królik doświadczalny i że ona uwielbia eksplorować, ona uwielbia poznawać i ona ma bardzo gdzieś to wewnętrzne dziecko, tą swoją wewnętrzną dziewczynkę nadal bardzo żywą i chcą... Do koleczenia, to prawda? Tak, gdzieś myślę, że też poprzez swoją sztukę udało jej się trochę jednak tą dziewczynkę uleczyć na tyle, że ona cały czas jest żywa, a wiemy z psychologii, że to wewnętrzne dziecko jest bardzo ważne w nas, bo to jest ten aspekt nas, który właśnie się interesuje nowościami, światem, jest otwarty, ma tą taką dziecięcą fascynację i Marina zdecydowanie ma ten pierwiastek w sobie. Zresztą tak jak mówiłeś o tej scenie właśnie z czosnkiem i z cebulą, ma taki dystans po prostu do siebie. I to, co powiedziałam właśnie, to, co ona powiedziała w wywiadzie, że czuje się jak taki króliczek doświadczalny i że jej głównym celem, jej pracy to jest po prostu inspiracja. Także myślę, że to jest chyba takie najważniejsze. Także ciekawe, w czym Państwu, dlaczego Państwa może Marina zainspirować? Takie przyszło pytanie. Ja tutaj jeszcze dwa słowa i już dam głos, bo to jest nawiązanie bezpośrednie. Ja jestem podekscytowany, jak nie wiem. Ale proszę też zobaczyć, prawda, bo ile mówimy o tych jej pierwszych performancach, związanych jednak z jakąś taką, nazwijmy to, negatywną emocją, prawda, czy pracę na tych negatywnych emocjach. To, co my teraz widzieliśmy, The Artist is Present, też troszkę wcześniejsza, to jest jednak prawda, stanięcie, prawda, po tej dużo bardziej pozytywnej stronie i pójście w tę wrażliwość dziecka, tak jak powiedziałaś, ja tutaj obiecuję, już się nie odzywa, dziękuję. Ja z kolei w ogóle nie uległem ekscytacji bohater,
znaczy nie poddałem się tej bohaterce. I też nie do końca rozumiem, mam sporą wątpliwość co do tego, co pan mówi, że ona tak idzie ze wszystkim do końca, że jest autentyczna w tym wszystkim i tak dalej. Chodzi do jaskini i opowiada różne rzeczy, ale jak jest ten uzdrawiacz na początku, to ona jednak nie poddała się tymi brudnymi narzędziami żadnemu zabiegowi. No być może, ale być może to też jest takie dobre alibi, to znaczy można doświadczać różnych rzeczy, ale i wierzyć we wszystko, natomiast jeśli się widzi brudne narzędzia i wierzy się jednak, że można się czymś zarazić, to się nie idzie na całość. Znaczy nie, no ta scena jest dla mnie jakimś podważeniem całej tej historii. To znaczy ta... Ona właśnie tutaj powiedziała, że ona chce przekazać pewne rzeczy, żeby ludzie mogli doświadczyć różnych rzeczy, a nie konkretnie, ona nie poszła po jakieś, po operację, czy po usunięcie czegoś ze środka, bo duszy się nie da, wiesz, wyjąć na zewnątrz. Ona raczej właśnie chciała okazać, jakie są przeróżne na świecie metody, do czego ludzi ból wewnętrzny doprowadza, jakby właśnie zaczęła od tej najgorszej rzeczy, tak? Że oni już w pewnej ostateczności posuną się aż do czegoś takiego właśnie, co robi ten pan Jan od Boga. Doświadczenie życiowe podpowiada, że w pewnym wieku oprócz bólu duszy zawsze też się w ciele coś znajdzie, więc gdyby no, to na pewno znalazłaby sobie jakieś coś do wyleczenia w ciele, co, ale tak jak mówię, że czego to taki... mogłaby tam doświadczyć, więc tak. to byłoby to pełne doświadczenie i pójście na całość. Natomiast tak to jest jakiś taki... Ale to też natomiast... był performance, tak jak już cały czas tutaj jest mówione, że ona w jakiś tam sposób pewne rzeczy ukazuje, tak? Przez takie trochę show. No tak, nie, ale czuła. Wydaje mi się, że przekaz jej był rewelacyjny, jakby pokazanie, że są fajne drogi do czegoś tam dalej. Ona nie musiała się poddawać, no jeżeli nawet mówisz prawdę, że ona się wystraszyła czegoś, okej, okay, ale mogliśmy tego doświadczyć, mogliśmy to zobaczyć i to jest jakby, wydaje mi się, sensum strictum tego wszystkiego jest najważniejsze, a nie jej strach na przykład, może ma ten strach sobie, ona cały czas nad sobą pracuje. Ona powiedziała, że miała matkę, która jakby cały czas jakby nad tymi bakteriami tam u nich w domu panowała, czyli może ten strach dalej jest w niej, ale ona dalej idzie w tą jaskinię na końcu, czyli nie ma końca drogi. Czyli nie przekroczyła tego. Nie wiem, nie to No ale nie neguj jej jako, bo przekaz jej jest moim zdaniem super, wiesz o co chodzi, że... Nie, znaczy tu się nie zgadzamy, bo dla mnie nie, to znaczy ale dla mnie to jest absolutnie... Ja będę jej bronić, bo uważam, że ona ma fajną, czystą misję, taką, ale misję, tak jak oni tutaj wszyscy powiedzieli. To jest naprawdę prosty, cudowny przekaz. Tego brakuje, bo ludzie się boją takich rzeczy po prostu. W sensie przełamywania pewnych schematów, pokazania czegoś troszeczkę od drugiej strony, połączenia się z wszystkim, tak jak ona powiedziała. Ona się łączy z całym wszechświatem. Ona chciała zobaczyć świat koniec, a nie początek jego. Wiesz, o co chodzi? Także... Ciężko być w jej głowie, wydaje mi się. Dla mnie łączy się wyłącznie z własną pretensjonalnością. Okej, to jest twoje prawo. My w ogóle zapomnieliśmy, o co chodzi. Na początku Marina wprost mówi, że o ile nauczyła się doskonale kontrolować ból fizyczny, to stanęła na granicy, gdzie nie jest w stanie sobie od lat poradzić z bólem psychicznym po stracie męża. I ten wyjazd do Brazylii, Argentyny, całej Ameryki Południowej, sławnej, słynnej z miliona psychoterapeutów na metr kwadratowy, czy takiej dużej popularności wszelkich jakichś metod autoterapii, szczególnie w Brazylii, dlatego się tam wybiera, bo tam jest jakby z czego też korzysta, z różnic tych jakichś form pracy nad sobą, tak? Natomiast dla mnie to nie jest absolutnie żadna próba gdzieś tam wchodzenia w jakieś grupy i tak dalej, tylko taka desperacja i próba uleczenia samej siebie, tego bólu, kontroli tego bólu psychicznego, z którym sobie nie daje rady.
przez który gdzieś tam przez ten film przechodzi i kończymy na tej jaskini, gdzie ona po prostu musi jakby stanąć face to face z tą, znaczy to jest moja interpretacja oczywiście, z tym... Oczywiście, tak, tak. Dzięki wam bardzo. Tak, Piotr, skoro pani przypomniała to, co ona powiedziała na początku, ona również zanegowała religię jako taką. Natomiast nie wytłumaczyła tego w żaden sposób. Po prostu to była negacja dla samej negacji. Znaczy tego mi zabrakło po prostu, tak? O ile rozwijała różne wątki, ten wątek był zupełnie pominięty, tak? Nie, ona tutaj powiedzmy... pozwolę się wtrącić, ona dość jasno zakomunikowała. Religia się jej wiąże z instytucją. A no tak, a to tak, ale to nie jest wytłumaczenie. Jest wytłumaczenie, absolutnie. Jeżeli się zobaczy na instytucje kościoła i religii w Polsce, dla mnie to jest bardzo istotny przekaz. Dobrze, Polsce... ja natomiast, przepraszam, ja natomiast nie chciałem tego, jakby z tym wątkiem dyskutować za bardzo, natomiast tylko mówię, że zabrakło mi tego. To było takie potraktowanie a priori instytucja i temat zamknięty. Czyli, przepraszam, zabrakło panu po prostu tego wątku religii. Odniesienia się do niego, tak, do jego zanegowania. Natomiast właśnie w kontekście tego wątku ja chciałem poruszyć pewien temat związany z taką manierą, wydaje mi się, tego wchodzenia w to podróżowanie, poszukiwanie na świecie odpowiedzi na pytanie, stawanie się nomadem. Myślę, że my często zapominamy, że dosłownie w zasięgu ręki mamy bardzo wiele odpowiedzi na bardzo wiele pytań. Trochę nie rozumiem tego kontekstu Brazylii, bo myślę, że bardzo wiele jakichś ruchów, tudzież uduchowionych osób znalazłoby się znacznie bliżej niż w Brazylii. Ale rozumiem, Brazylia, egzotyczny kraj, fajna podróż, okej. Rozumiem kontekst, tak, mogę się z tym zgodzić. Natomiast chciałem tylko nawiązać konkretnie do właśnie tego nie wiem, ruchu, czy jak to nazwać, nomadów. My mamy odpowiedzi w Ewangelii. My mamy odpowiedzi na przykład w dziele takiego kaznodziei, którym był Tomasz a Kempis, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, który już w swoim dziele o naśladowaniu Chrystusa napisał bardzo wyraźnie, że żyjmy tak, jakbyśmy tylko byli podróżnikami, którzy na chwilę tutaj są na ziemi. I to jest dokładnie też o tym, o czym była mowa, żeby się nie przywiązywać do tego, co nas otacza, żeby rzeczywiście traktować to przejściowo, tak? Bo są rzeczy wyższe. Dziękuję bardzo. I jakby do różnego odbioru rzeczywistości. Mnie troszeczkę wierzę jakby chrześcijańskiej boli właśnie jakby takie jednokierunkowość, wiesz, a chciałabym, żeby świat był bardziej otwarty, w sensie otwarty na różne rzeczy. I ja na przykład pozwalam widzieć to, co widzę sobie, wiesz, o co chodzi. I tak samo wydaje mi się, że każdy to powinien zobaczyć bardziej otwartym jakimś takim oknie, tak, zdecydowanie. A idziesz bardzo w jedną stronę według mnie, a niepotrzebnie. Dzięki. To ja tak naprawdę tylko szybko w odniesieniu, co pani powiedziała, chciałam powiedzieć, że to tak naprawdę jest odpowiedź na to, dlaczego Brazylia. Dlatego, że jest to kraj, który jest przepełniony zjednoczeniem z naturą. Jest to kraj, który ma pełną akceptację do tego wszystkiego, w co ludzie mogą wierzyć. Tam jest miejsce na każde wierzenia, każdy sposób ze zjednoczeniem się z naturą, ze zjednoczeniem się ze samym sobą. Także to tak naprawdę chyba odpowiedź na to, dlaczego ta podróż jest właśnie po Brazylii. Bo tylko ktoś, kto tam mieszkał i miał możliwość
doświadczania różnych obrządków, poznania ludzi, to chyba tylko wtedy może zrozumieć, czemu akurat ten kraj artystka wybrała sobie na tą podróż. Ja tylko tak intuicyjnie mogę sobie wyobrazić, że ten wybór związany z Brazylią też mógł paść dlatego, intuicyjnie, bo nigdy w tym kraju nie byłem, że biorąc pod uwagę ogromny katolicyzm, jaki tam panuje, to jest to, co pani przed chwilą powiedziała, że obok tego katolicyzmu, który często przybiera taką absolutnie pierwotną formę, jest miejsce na mnogość różnego rodzaju doświadczeń i form poszukiwania. Biorąc pod uwagę, i znowu się już odwołam do mniej intuicyjnego miejsca, jakim jest Polska, tutaj absolutnie jesteśmy zakładnikiem tej religii i wyobrażam sobie takiej sytuacji, kiedy jakby dyktat jest tak naprawdę jeden i ta mnogość poszukiwania jest absolutnie podrzędna wobec pewnego dyskursu, który narzuca nam religia katolicka. Tam w Brazylii, obok ogromnej jednak władzy również religii katolickiej, dokładnie na tym samym poziomie mają możliwość funkcjonować tego typu rytuały, co więcej odwołujące się również do pewnych rzeczy z religią katolicką zbieżną, a jednocześnie stojących po drugiej stronie barykady. I ta pewna taka równość funkcjonowania tych światów, co z naszej perspektywy wydaje się kompletnym abstraktem, w Brazylii wydaje mi się, że jest po prostu urzekające. Chciałam powiedzieć, że ja byłam w Brazylii i zupełnie przypadkiem natknęłam się tu z tatą zresztą obecnym, razem byliśmy kiedyś, zupełnie przypadkiem przejeżdżając dżunglę jakąś brazylijską, natknęliśmy się właśnie na taką ceremonię candomblé i tamtejszy przewodnik powiedział, że to jest normalny rytuał, taki po prostu jak ta religia jest tak traktowana tam jak właśnie nasza katolicka. To było dla mnie niesamowite przeżycie, że jak to możliwe, takie obłudy brazylijskie. Dobrze, już tutaj. Ja w sumie, no wydaje mi się, że nasza rozmowa idzie właśnie w tym kierunku, o którym ja myślałam, oglądając też ten film, że tak naprawdę dla mnie ten film, oprócz tego, że ociera, ale to nie jest sprzeczne z tym, co dalej powiem, jest filmem o wierze, czyli ona takie zadaje pytanie, w co wierzysz, no i ona, poszukując tego, tych wszystkich metod uzdrowienia się, poszukiwała swojej wiary. Ona już zdeklarowała, że nie wierzy w religię, ale tu chodzi o to, że tak jakby też w tym takim potocznym rozumieniu tego słowa, w co wierzysz, że ci pomoże. Więc ona akurat to mówiła, co na niej zrobiło największe wrażenie. I wydaje mi się, że ona tu mówi o takiej naszej potrzebie ludzkiej, potrzebie duchowości, tak? Czyli czegoś, co nam pomaga uleczyć ten ból emocjonalny. Czyli tej wierze, czymkolwiek, bo ona nie była, czy to będzie katolicyzm, czy to będzie wiara w jakieś rytuały, czy to będzie wiara w siebie, wiara w terapię z ciałem, nie wiem, cokolwiek. Po prostu chodzi o to, w co wierzysz. No i że to nam pomaga. Moim zdaniem ta wiara po prostu się z tym bólem emocjonalnym rozprawić. No. Mhm. To był film o wierze. No. Tak. Okay, dzięki. Dzięki bardzo. Ktoś jeszcze gdzieś machał łapką, nie zauważyłam. Andrzej, tak daleko. Ja, przepraszam, muszę się odnieść do tego, czy to był film o wierze. Być może potrzebne jest jeszcze osobiste wyznanie. Ja jestem głęboko niewierzący, więc być może trudno mi uwierzyć w to, ale wydaje mi się, że... To też jest wiara, wiesz. Nie, to nie jest wiara. To jest, brak wiary nie jest wiarą. Chodzi mi o to, że o ile ja się orientuję, to wiara polega trochę na tym, jeśli ktoś wierzy w Boga, to mu się zawierza. I zawierza się ze wszystkim, z dobrym i ze złym. Być może to jest jakaś nakładka z chrześcijaństwa, o którym mówicie, że jest tutaj taki dominujący. Marnie się na tym znam, ale wydaje mi się, że ona po prostu poszukiwała jakichś rozwiązań. Ona nie poszukiwała żadnej wiary. W najmniejszym stopniu wiary. Tam nie było. W jej postawie nie ma pokory. Czegoś, co jest potrzebne do tego, żeby zbudować jakąś relację między człowiekiem a Bogiem. Tak mi się wydaje. To jest wyłącznie. No ale moim zdaniem właśnie. Przepraszam, że się mówię. To jest wyłącznie poszukiwanie jakichś rozwiązań własnych problemów. Nie wiem, jak pójście do jakiegoś miejsca, gdzie się wybiera to, bo jak do apteki masz ileś tam leków i z tych leków sobie, wiesz, robisz jakiś koktajl i próbujesz poradzić z własnymi problemami. Co to ma wspólnego z wiarą? Wiara to jest zawierzenie.
No mi się wydaje, że tak trochę spłyciłeś poszukiwania w ten sposób. Znaczy moim zdaniem o wierze to... No, ale to się nie jest zdaniem niczego. Zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Ale mam mikrofon, więc jeszcze posłucham. O tą duchowość chodziło, jak pan mówił, że ona nie poszukiwa. Aha! Że chodzi mi o takie coś, że dla mnie wiara to jest takim poszukiwaniem tego, że jest coś, czego nie potrafisz objąć rozumem. I poszukujesz tak jakby tego czegoś i że wierzysz, że jest coś, co jest ponad tobą po prostu. I to nie musi być Bóg, to nie musi być istota, cokolwiek. Że coś, czego tak jak tutaj pani mówiła o tym, że pani chciałaby to objąć, mieć dowody naukowe, tak? I że czasem chodzi o to, że musisz uwierzyć, że jest coś, nawet jeżeli nie masz dowodów na istnienie tego, no. I że to, no dla mnie no, to był właśnie ten film, ale nie o takiej wierze na zasadzie, ja bym chciała, żeby ktoś za mnie decydował, tak, żeby ktoś mi dał poczucie bezpieczeństwa, no nie wiem, oddalił ode mnie ból, tak? Tylko, no, że poszukuję czegoś, co istnieje, chociaż nie ma dowodów na to istnienie. No. Według mnie zupełnie tego nie szuka. Na początku samym swojej podróży, przyjazdu do Brazylii mówi, że tak bardzo cierpi, że nie daje sobie z tym rady i chciałaby ponownie poczuć się szczęśliwa. To mówi na samym początku. Na samym początku właśnie. Tak. Natomiast odnosząc się do religii, mówi, że religia jej absolutnie nie interesuje. Interesuje ją duchowość w każdej formie. To nie ma, jakby nie wiąże się z religią, niekoniecznie w każdym razie. Bo może być różne formy ta duchowość, prawda? No to o czym właśnie mówić. Ja przepraszam, bo państwo tutaj teraz o wierze i o takich wzniosłych celach, których ja w tym filmie nie dostrzegam. Trywialnie mówiąc, film jest zrobiony dla pieniędzy. Każda scena, która jest, im bardziej kontrowersyjna, niesmaczna, ciekawa, budząca jakieś zainteresowanie, bo na pewno budzi, ona ma spowodować zainteresowanie tym filmem. Jeżeli ta kobieta jest głęboko nieszczęśliwa i szuka jakiejś terapii, to stosując taki, no nie wiem, techniczny obraz, że zastosuje sobie koło Deminga, że stwierdzi, że jest nieszczęśliwa, stwierdzi, że musi coś z tym zrobić, zastosuje jakąś terapię, to brakuje tego odzewu, co z tego wyszło. Ktoś głęboko nieszczęśliwy, kto poddaje się tylu metodom terapii, jest kompletnie rozgrzebany i właściwie co z tego, jaki my dostajemy produkt? Ja tego nie kupuję. Dziękuję bardzo za ten głos. No właśnie, czyli o wierze, pani w to nie uwierzyła, no. Czy to nie jest o tym film jednak? Jak mi ktoś zabierze, może mikrofon, to przestanę mówić. Dobra. Przepraszam, chciałam coś. No właśnie, czy to jest studium egocentryzmu Mariny? Nie. No właśnie. Tak, ona nie daje konkretnie, jakby nie daje nam informacji o tym, jak te wszystkie rytuały, tak, wpłynęły do końca na nią, czy ona się czuje uzdrowiona, chociaż w pewnym momencie powiedziała, że to jest taki healing, to jest uzdrowienie, ale też jakby to nie jest po prostu film o Marinie Abramowicz generalnie dla mnie, tak? Ona po prostu otwiera przestrzeń, to jest dla nas, to jest dla każdego z nas, żebyśmy coś poczuli w sobie, żebyśmy zaczęli sobie zadawać pytania. Te wszystkie rytuały to są tylko przykłady. No, równie dobrze mogłabym pojechać do Indian Ameryki Północnej, do tradycyjnych kahunów na Hawajach, albo do Filipińczyków. Generalnie no, to jakby do końca nie ma tak naprawdę dla mnie znaczenia. Tak? Po prostu mówi nam o tym, że są różne drogi do poszukiwania siebie, do oczyszczania siebie, do jakiegoś...
to określić, no, żegnania się też z przeszłością. Jednak to, czego tam doświadczyliśmy, obserwowaliśmy, to były takie rytuały właśnie oczyszczające. Wydaje mi się, że jednak coś jej się udało oczyścić. Czy też udało jej się gdzieś pożegnać z jakimś kawałkiem ze swojej przeszłości. To jest moje osobiste odczucie, tak? Natomiast to jakby nie było jakby clue tego filmu. To dlatego ona o tym nie mówiła na samym końcu. Ta końcówka była bardzo taka symboliczna, ona wchodzi do jaskini, ona mówi, okej, to wy jesteście najważniejsi. Nie poczułam tego, że to jest jakieś studium egocentryzmu jej. Może bardziej na początku jej kariery, gdzieś te pierwsze lata, 20 lat, ona mocno tutaj eksperymentowała, to jeszcze takie było, taka była wild, taka była dzika, jeszcze gdzieś nieprzepracowane różne traumy, natomiast mi się wydaje, że po 40 latach jednak coś już też udało jej się poprzez, myślę, też własną pracę, poprzez artystyczną pracę przerobić, tak jakby też terapeutycznie w sobie. Natomiast teraz odczułam, że jest to bardzo autentyczne doświadczenie, po prostu gdzieś inspirujące nas tak naprawdę do poszukiwań, właśnie do tych szeroko pojętych poszukiwań. Kim jestem, dlaczego tu jestem, co mam tu jeszcze dalej do zrobienia. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Marina ma 70 lat. Ja niedawno się dowiedziałam i prawdę mówiąc bardzo mnie to zaskoczyło, nie wygląda na tyle, chociaż tutaj kolega dzisiaj powiedział informację, że... Słucham? Stone ma 60 czy 70? Tak, Marina ma 70, no ona nie wygląda, no możesz za chwilkę o tym powiedzieć, dobrze? Natomiast to, co ona powiedziała, że mam 70 lat, ale ja się nie czuję, że to jest jakby początek życia, więc to powiedziała tak, powoli robiąc takie podsumowanie, że to gdzieś dla mnie taka inspiracja Mariny to jest właśnie to, żeby nie ma znaczenia ile masz lat, jakby ważne jest, żeby mieć tą nadal jakby taką żywą w sobie energię po prostu, eksploracji świata, że jest tyle jeszcze wiele do odkrycia generalnie. Także dla mnie to jest taki jeden z ważniejszych przekazów w ogóle Mariny. Jak chcesz... Ja zostałem wołany. Bo rzeczywiście też w pewnym momencie, tuż w okolicach The Artist is Present, też nastąpił taki przełom w Marinie, w tym sensie, że ona rzeczywiście też przeszła jakieś zabiegi kosmetyczne. Jeżeli oglądali kiedyś Państwo The Artist is Present, to ona mówi, że ona już nie chce być tą niecelebrytką, nieznaną gwiazdą sztuki. Ona będzie siedziała na tym performansie w sukniach Dolce & Gabbana i ona chce skupiać na sobie uwagę. Dlatego na twoje pytanie, czy to jest studium egocentryzmu, trochę jest, ale to jest artystka, prawda, która jakby wiedzie nas przez tę rzeczywistość. Tak tutaj też nawiązując do uwagi pani, i tutaj do tego też na przykład dlaczego Brazylia, prawda? Bo tutaj troszeczkę też te Brazylię, tutaj co ty powiedziałaś, myślę, że jest jakby kluczowe, prawda? Że ta Brazylia mogłaby być w gruncie rzeczy wszędzie. Ale z drugiej strony ta Brazylia też się ładnie fotografuje, prawda? To są jakieś takie wątki. Przyroda, która gdzieś w tym filmie jest absolutnie istotna. I tak nawiązując do tego, co pani powiedziała, w gruncie rzeczy, jeżeli popatrzylibyśmy na wcześniejszą twórczość Mariny, to te wszystkie zabiegi i rytuały, w których ona uczestniczy, one akurat nie są jakoś szczególnie przekraczające do granic też dobrego smaku, bo z tej racji, gdybyśmy sięgnęli na inne działania, tam rzeczywiście tam dzieje się dużo więcej. Ale czy jest to studium egocentryzmu? Jest, ale to nie jest zarzut. Kończymy już? Tak, ostatnia rzecz, w zasadzie mój przedmówca skradł mi show, bo chciałam chciałam w ten sam sposób tutaj odnieść się do dwóch pytań Martyny. Po pierwsze, no proszę Państwa, nie czarujmy się. Osoba, która jest performerką, działa na tym globalnym świecie od tych kilkudziesięciu lat, to nie może być osobą wsobną, introwertyczną. Musi mieć ten zdrowy poziom egotyzmu i egocentryzmu, bo inaczej nie byłaby po prostu performerką. Nie wyobrażam sobie osoby, która jest performerką, która wchodzi z głową pochyloną, wiecznie chowającą się przed światem. Musi być ten rodzaj próby skupienia na sobie uwagi. Jednocześnie robi to w tak subtelny, a zarazem i zawiadiacki sposób, że trudno jej w tym odebrać jakąś wykalkulowaną, wyrachowaną czy cyniczną grę. Z drugiej, a jeszcze to, co ty powiedziałeś, odwołując się tutaj do pani komentarza, że to było nastawione na zysk. Gdzieś tam w tle słyszałam, znaczy nie zostało to sprecyzowane wprost, ale taki zarzut pewnej merkantylności. No i zachęcam panią do obejrzenia bardzo bogatej dokumentacji Mariny Abramowicz, proszę mi wierzyć, to co dzisiaj widzieliśmy na ekranie, jest to ekstra super lightowa rzecz. To co ona robi w wielu innych dokumentacjach, to jeżeli by pani tam to zobaczyła,
to stwierdzenie, że to, co tutaj widzimy na ekranie, jest niesmaczne, to zupełnie ma się nijak do tego, co widzimy na ekranie w wielu innych dokumentacjach. To naprawdę otrzymaliśmy bardzo lajtową wersję Mariny Abramowicz. A jeszcze chciałam na ostatnią rzecz zwrócić uwagę, co też na mnie się na początku wybiło w tym filmie i trochę myślałam, że ten film pójdzie takim tropem. Te pierwsze sceny tego lekarza, tutaj ktoś z Państwa rzucił hasło terapeutów. Dla mnie to nie są terapeuci, bo w tym momencie trochę odbieramy wiarygodność dyplomowanym terapeutom i terapeutom. To są hochsztaplerzy, to jest, nazwijmy rzecz po imieniu. Nie można tego człowieka, który nożem jeździ po gałce ocznej, nazwać terapeutą. To jest po prostu hochsztapler. Mnie to trochę, ten film też pokazał taką istotną rzecz, jak się konstytuuje taki pewien mit i zabobon pewnej społeczności, która w coś wierzy. Bo ci ludzie, miałam wrażenie, są tam nie dlatego, że święcie wierzą w moc tego człowieka, który rzekomo jest jakimś medium, tylko dlatego, że kolejne pojawiające się tam osoby trochę uwiarygadniają jakby sensowność bycia tam. Tak naprawdę nikt z tych osób nie wie, na ile ta osoba jest wiarygodna, ale to, że wszyscy w to wierzą, to jest trochę takie poklepanie się po ramieniu. Tak, on musi mieć coś w sobie, no bo skoro... Raczej pewnej sobie i tej grupie, która jakby każda kolejna osoba nakręca każdą inną tam przybyłą. I dla mnie ta pierwsza scena jest niesamowitym takim mechanizmem pokazującym, jak tego typu nieterapeutyczne, tylko hochsztaplerskie grupy tworzą się w Brazylii i w każdym innym zakątku świata. Aniu, jeszcze coś chcesz dorzucić? Racjonalnego. Po pierwsze, chciałam się odnieść tutaj do tych wątków naukowych znowu. Ja nie potrzebuję dowodów naukowych na istnienie Boga, to nie o to mi chodziło, nie, ja raczej dowody naukowe na skuteczność tego, o czym właśnie tutaj teraz mówiłeś, tak? Na skuteczność manipulacji przy oku na przykład. Tak? Inna sprawa, tutaj nawiązując do Dagmary, ja też zastanawiałam się w czasie tego filmu, pomijając całą religijność, co ja bym mogła z niego wziąć jako ten naukowiec twardo stąpający po ziemi i w sumie słabo wchodzący w tego typu rytuały, co ja bym mogła wziąć takiego dla siebie. I sobie pomyślałam, że w sumie to wszystko się sprowadza do tego, o czym mówią ludzie, którzy na przykład korzystają z zajęć redukcji stresu. Czyli po pierwsze na przykład ja bym chciała skorzystać z większej możliwości doświadczania natury. Ja poczułam tęsknotę, kiedy widziałam to bycie przy wodospadzie albo siedzenie samotne i patrzenie się w góry. Tego mi na co dzień brakuje faktycznie, bo ciągle nie ma na to czasu z różnych powodów, tak? Albo ja nie daję sobie na to czasu. Następna rzecz, o której pomyślałam, to ludziom brakuje dzisiaj intuicji. Gdzieś tam padło przy okazji szukania roślin na te leki, tak? Padło hasło intuicji i ja sobie wtedy pomyślałam właśnie, że my dzisiaj mało kiedy reagujemy intuicyjnie na coś. Raczej myślimy, co wypada, czego ode mnie ktoś oczekuje, czego ode mnie ktoś wymaga. Ale posłuchanie siebie w tej sytuacji jest, wydaje mi się, no dla mnie przynajmniej często za mało sama w sobie krzyczę do siebie, tak, żeby siebie usłyszeć. O. I może ten czas jest potrzebny, żeby właśnie tego dokonać, żeby usłyszeć. Wydaje mi się, że w tym filmie czasu na poznawanie siebie było sporo. Takiego bycia ze sobą, samemu ze sobą bycia i wsłuchiwania się. Tak, dokładnie tak. I to mnie przekonało tak naprawdę na samym końcu, to przeniesienie wszystkiego tego do dużego miasta. I co, pojawiły się słuchawki wyciszające, ja o tym marzę. Zresztą synowi swojemu kupiłam, żeby do szkoły mógł nosić, bo mu ciągle za głośno, tak? Więc cisza to jest kolejna rzecz, o której pomyślałam, że mi tego bardzo trzeba na co dzień. I wiara, ale wiara w to, że robię coś, nie wiara w Boga, nie wiara, nie religijność, nie o tym myślę, tylko silna wiara w coś, co robię w ogóle, tak na co dzień, bo wtedy dopiero jestem w stanie dokonać czegoś wielkiego, tak mi się wydaje, skutecznego. Dosłownie jedno zdanie. Ja tylko powiem jeszcze o tych ostatnich scenach, o tej ostatniej scenie. To chyba zdaje się, bo w São Paulo, tak? Byli filmowani widzowie, osoby, które wchodzą, uczestniczą właśnie w tej wystawie Mariny, co też jest taką informacją, że cały pobyt w Brazylii ją też jakby zainspirował, ona tam poszukiwała tej inspiracji, prawda, wśród kryształów.
jakoś tak zaczęłam obserwować też tych ludzi wszystkich, bardzo wielu tam było młodych, ale nie tylko. Ich relacja z kryształami, tak? Można powiedzieć, że w Brazylii to gdzieś jest, w ogóle ich kontakt z przyrodą jest o wiele może nawet silniejszy niż u nas w Polsce. No, oczywiście nie chcę do końca oceniać, ale może tak. Natomiast przyszło mi takie pytanie, a jak by było, gdyby w Polsce zrobić taką wystawę, gdzie są kryształy, gdzie jest właśnie słuchawki, czy Polacy tak weszliby, bo tam ja miałam takie poczucie, że oni tam weszli w to bardzo, mieli zamknięte oczy, nikt tam się nie śmiał, oni to wzięli naprawdę na poważnie. Takie połączenie z przyrodą, tak? Także takie otwarcie gdzieś na jakąś tajemnicę. No zostaję z tym pytaniem. Jestem ciekawa, jak to by się w Polsce, w Warszawie na przykład w Zachęcie przyjęło. Zaprośmy Marinę do Warszawy, niech zrobi tu performance, niech po prostu tutaj trochę poczyszcza różne ciężkie energie. Dzięki bardzo. Ja chyba dziękuję. Czy jeszcze ktoś machał łapką, żeby coś powiedzieć? Okej, to już kończymy naprawdę. Mam nadzieję, że ten film zostawi Państwa z jakimś znakiem zapytania i sami sobie odpowiecie na ten znak zapytania kiedyś. A my widzimy się za miesiąc, jak zawsze, tym razem 21 razy Nowy Jork, Piotr Stasik. Więc nie pamiętam, czy to jest 7 marca? Tam są różowe ulotki, wszystko jest napisane, więc zapraszam i dziękuję Wam bardzo za taką dyskusję, to się super.